Co to za dzisiejsza akcja? Akcja walentynkowa. Zgodnie z datą 14 lutego, tak, mamy dzisiaj dzień. Co prawda nie jest to święto polskie, narodowe, ale przyjęło się ogólnie obchodzone na całym świecie. Komitet Obrony Demokracji. No właśnie, to Komitet Obrony Demokracji, tak trochę polityka z miłością powiązana, to trudno się tak kojarzyć. Dzisiaj żadna polityka, absolutnie. Żadna polityka. Wyszliśmy do ludzi jako obywatele, chcemy się z nimi podzielić naszą radością. Rozdajemy baloniki w kształcie serca, słodkie lizaki, rozdajemy okolicznościowe przypinki z serduszkami. Absolutnie dzisiaj nie ma żadnej polityki w tym, co robimy. Tylko... Jaki jest cel tej akcji? Jaki jest cel tej akcji? Żeby ludzie się z sobą łączyli, żeby się nie dzielili, bo coraz więcej wokół osobistych zatargów, coraz więcej jakichś wojen na słowa, na razie jeszcze tylko, coraz więcej takiej jakiejś nienawiści, pogardy między ludźmi i chcemy wnosić ten taki trend, który powinien istnieć tak naprawdę na co dzień, czyli międzyludzka serdeczność i życzliwość, bez względu na to, jakie mamy poglądy, bez względu na to, jakie mamy wyznanie, bez względu na to, ponad wszelkimi podziałami, tak? To jest bardzo istotna rzecz. Dzisiaj ludzie zdają się o tym zapominać, wierzę wszystkiego, co się wokół dzieje. Dlatego przy takiej fajnej okazji, jaką są te walentynki, wychodzimy do ludzi tutaj na miasto troszeczkę ubarwić, bo jest dzisiaj... Dzisiaj przeciwko niczemu nie protestujecie? Absolutnie. Absolutnie. Nie protestujemy w ogóle dzisiaj, proszę pana. Proszę nie używać takich słów. Nie demonstrujecie o. Też nie demonstrujemy, po prostu wyszliśmy. To jest taki happening. Tak, w różnych miejscach na pewno pan dzisiaj w całej Polsce spotka ludzi, którzy będą rozdawali ludziom jakieś serduszka, tak, jakieś ciasteczka, jakieś lizaki.